Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak rozpoznać chorobę u dyskowców. Na pozór wyglądają zdrowe, no i większość jest w takim dobrym stanie. Tak jak mamy tutaj tego Blue Snake Skin, to jest okaz zdrowia, on jest chętny, pobiera wszelkiego rodzaju pokarmy. Tutaj mamy Red Turkusa, też wygląda zdrowo i wszystko z nim jest ok. Tu są pigeony, które też są zdrowe. Natomiast tutaj mamy dwa red turkusy. I widzimy, że one są dosyć apatyczne. One już tak dłuższy czas się izolują. Nie pobierają chętnie pokarmu. Za chwilkę Wam pokażę, jak właśnie reagują na jedzenie. Barwy są ciemne. No i co sugeruje nam, że coś się tutaj złego z nimi dzieje. To jest nie jest normalne zachowanie. Ja już im się przyglądam jakiś czas. Próbowałem robić badania pod mikroskopem. Mam już jakąś tam hipotezę, ale nie jest to jeszcze dokładnie potwierdzone badaniami. Jeszcze nie doszedłem dokładnie, co im dolega. Jak uda mi się ustalić, to oczywiście się z Wami podzielę. Póki co objawy są takie, że ryba pociemniała, izoluje się, niechętnie pobiera pokarm. Wcześniej jeszcze się ocierały o różne elementy wystroju akwarium. No i tak to właśnie z nimi jest. I teraz powstaje pytanie, jak leczyć takie ryby, jeśli cała reszta nie wykazuje żadnych objawów? Ale tutaj mamy jeszcze jednego gościa, który też siedzi tutaj w kącie i to jest jego sposób na spędzanie czasu. Cały czas siedzi tutaj całymi dniami. Przejdźmy teraz na drugą stronę akwarium. No i wróćmy z powrotem do tych dwóch red turkusów. Widać, że one są odłączone od stada. I są jakby tak wyposzone, spłoszone bardziej, płoszą się. Podczas gdy reszta pływa normalnie. No dobrze, spróbujmy dać im jedzenie. Zobaczcie, jak reagują na jedzenie. Oczywiście wszystkie podpływają. Tamten nie podpłynął. Jeden z tych returkusów przypłynął, ale nie pobiera chętnie pokarmu. Widać, że inne atakują żwawo, a ten się tylko czai. Tutaj mamy jeszcze tego ukrytego, który mówię, że siedzi w kącie i nie wypływa. Coś zaczyna się tam wyłaniać, no ale o jedzeniu nie myśli. No i właśnie to sugeruje nam wtedy, daje do myślenia, że coś z rybą jest nie tak. Oczywiście to nie jest jakaś trudna rzecz do zauważenia, że ryba nie pobiera pokarmu, że się izoluje. To jest akurat łatwe. No, każdy akwarysta to szybko zauważy. Trudne jest ustalić, co im tak naprawdę dolega, ponieważ te objawy mogą sugerować wiele chorób. No i leczenie w tym wypadku może jedynie osłabić rybę, jeżeli zaczniemy leczyć ją nie na tą chorobę, co trzeba. Dlatego między innymi właśnie hodowla tych ryb jest trudna z tego względu, że ciężko ustalić, co tym rybom dolega. No i one chorują częściej niż każde inne ryby akwariowe. A jeśli uda nam się dochować takich już troszkę większych sztuk, jak te moje, no to ciężko przejść obojętnie obok tych ryb i powiedzieć: no kurczę, no niech się dzieje co chce, selekcja naturalna, niech tam zdychają, nie? Chcemy tym rybom, wiadomo, pomóc. No i właśnie dzisiejszy film
jest po to, żeby pokazać, że hodowla paletek nie jest łatwa. No i właśnie teraz ja mam zagwozdkę, co z tymi rybami dalej robić. Oczywiście jakieś tam pomysły już mam, będę wdrażał leczenie. Jeszcze nie będę mówił tutaj, co udało mi się ustalić, bo jeszcze nie ustaliłem nic wielkiego. Być może macie jakieś pomysły nawet, to z chęcią wysłucham. Może mi coś podpowiecie, zasugerujecie, żebym jeszcze sprawdził. No dobrze, to co wrzuciłem zostało już zjedzone, ale nie wszystkie jadły. I teraz wrócimy z powrotem do tych turkusów, proszę bardzo. I do tamtego z tyłu. To są piękne ryby, piękne osobniki, bardzo ładnie porosły. No i słuchajcie, teraz odpuścić sobie je, niech się dzieje co chce, no to takie jest troszeczkę nie bardzo podejście, prawda? Więc musimy tutaj diagnozę postawić słuszną, konieczną i odpowiednią. No i będę musiał niestety się tutaj pomęczyć, przyłożyć do tego. Dobrze. Dziękuję Wam. Tutaj no, jeszcze nagrywam za dnia. Akurat mam chwilę, dlatego widać wszystko, co jest wokół, ale mam akwarium takie widocze z trzech stron. No dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Będę tutaj się dzielić z Wami, co udało mi się ustalić i co udało mi się zrobić. Mam nadzieję, że wyleczę te ryby i będę mógł się pochwalić tym, jak tego dokonałem. Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i piszcie w komentarzach jakieś sugestie, podpowiedzi. Będę brał to pod uwagę i będę to rozważał. Dziękuję bardzo, do widzenia.